W 94. rocznicę bitwy pod Zadwórzem uczcić poległych w tym miejscu polskich bohaterów przybyła delegacja z podwarszawskiego Wołomina. Burmistrz Ryszard Madziar i dyrektor Parku Kultury Osów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Maksym Gołoś. Tutaj pochowano 315 osób, które zginęli i są jako nieznane obrońcy ojczyzny. A pięciu oficerów na czele z kapitanem Zajączkowskim, kapitan u nas liczy się jak polski Leonidas, no a Zadwórze nazywamy jako polski Termopili. Czujemy tą więź właśnie z tym miejscem. Czujemy to więź z tym miejscem i ta analogia młodych uczniów, licealistów, którzy oddają życie za wolną Polskę, no to jest coś niebywałego. Ja tu mam okazję być po raz pierwszy w tym miejscu. No i się czuję tą ważność tego chwili, tego momentu sprzed 94 lat. Maksym Gołoś i Ryszard Madziar przybliżyli działalność Parku Kultury Osów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 oraz opowiedzieli o celu ich wizyty na Ukrainę. My od samego początku zakładaliśmy, że w Osowie będziemy rozpoczynać tę opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej, że nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o boju pod Osowem, gdzie zginął ksiądz Ignacy Skorupka, ale gdzie będziemy przekazywać historię w ten sposób, żeby zainspirować do dalszego badania, że staniemy się takim centralnym miejscem poznania dziejów wojny 1919-1921. Nasza instytucja powstała po to, by upamiętnić Bitwę Warszawską 20 roku, jak również całą wojnę polsko-bolszewicką i sposób, w jaki Polacy odnieśli zwycięstwo nad bolszewickim totalitaryzmem, terrorem. Oprócz tego, że mamy w planach budowę muzeum, w tej chwili trwają pierwsze prace na dokumentach projektowych. Pod koniec tego roku będziemy mieć pozwolenie na budowę i od przyszłego roku planujemy rozpocząć wielką inwestycję. Oprócz tego też staramy się budować markę miejsca Osowa, ale również uświadamiać naszych odbiorców, czym była Bitwa Warszawska, czym była wojna polsko-bolszewicka. I nie ukrywamy, że przyjechaliśmy też tutaj po to, żeby w Polsce przypomnieć o Zadwórzu. W Zadwórzu jest takie miejsce jak w Osowie, krótko mówiąc. Tych miejsc jest mnóstwo. W całej Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. Wielka droga przed nami. 2020 mamy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Liczymy na to, że muzeum wtedy będzie już gotowe i nie będzie, znaczy i będzie możliwe w tym muzeum upamiętnić takie miejsca właśnie jak Zadwórze, jak również dziesiątki innych miejsc, które były scenerią bohaterstwa Polaków, którzy walczyli nie tylko o Polskę, ale walczyli o cywilizację, o chrześcijaństwo, o Europę i powinniśmy to światu przypominać. W czasie krótkiego pobytu na Wołyniu goście z Wołomina byli świadkami pogrzebu ukraińskiego żołnierza, który zginął w walkach na terenach wschodniej Ukrainy. No, też mieliśmy tutaj okazję przeżyć bardzo wzruszającą chwilę. Był moment, kiedy było pożegnanie właśnie żołnierza właśnie ukraińskiego, który pochodzi właśnie z Łódzka, no, który zginął właśnie na wschodzie Ukrainy. No to było dla nas szczególne wydarzenie i emocjonalne. My to w Polsce oglądamy w telewizji, widzimy to w internecie, ale być tam na miejscu, widzieć to na własne oczy, no to jest coś niezapomnianego i na pewno na długo zostanie w naszej pamięci. Tam walczą ochotnicy w ATO w tej chwili. My też mieliśmy ochotników, którzy walczyli praktycznie na każdym odcinku od lipca 2020 roku. Mamy ochotników, którzy są w naszej pamięci, ale jest wiele bezimiennych bohaterów, którzy no, byli szewcami, byli prawnikami, byli studentami. Praktycznie z każdej grupy społecznej rekrutowali się ochotnicy. I oni też wracali do swoich domów, do swoich miasteczek powiatowych, bądź też do dużych miast, skąd pochodzili. Też byli żegnani przez swoje rodziny, sąsiadów, społeczności miejskie, wielkomiejskie. I właśnie byliśmy świadkami tego autentycznego wydarzenia, bardzo podobnego w Łódzku, co poruszyło nas do głębi. No, pokazało, że jest pewna, niestety wspólnota dziejów i historia lubi się powtarzać. Po zwiedzeniu Zadwórza wszyscy udali się na cmentarz Orląt Lwowskich. Oglądając ten cmentarz, wspominając tych wspaniałych bohaterów, spotkałem mieszkańców mojej miejscowości, gdzie jestem burmistrzem, mieszkańców Wołomina. Było to szczególne spotkanie i dostarczyło dodatkowych emocji, że właśnie tutaj, setki kilometrów właśnie od miejsca, gdzie ja jestem burmistrzem, oni są mieszkańcami, spotkaliśmy się, bo mamy podobne poglądy, bo wiemy, że to miejsce jest istotne dla Polaków i na pewno będę zachęcał wszystkich, których spotkam teraz, z którymi będę rozmawiać, aby tu właśnie przyjechali oddać hołd i aby przyjeżdżali tutaj, aby wspominać tych wspaniałych bohaterów sprzed dziesięcioleci. Chciałbym również niezmiernie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tego cmentarza i ci, którzy się opiekują tym cmentarzem teraz. Wykonują wspaniałą pracę i na pewno chcielibyśmy też tutaj jako mieszkańcy
osoba Wołomina, bo czujemy tutaj związek z tym miejscem, pomagać i wspierać ich w tych działaniach, które wykonują.